Siemaneczko, z tej strony Luke. Zapraszam na trzeci mecz FIFA Ultimate, 10. liga. Miał być mecz praktycznie już o awans. Znaczy się o, tak, o awans do 9. ligi. Jest to mecz o kolejne 3 punkty. Ale myślę, że w kolejnym meczu po tym zdobędziemy szybko 3 punkty i walczymy awans. Tak więc co? No, zaczynamy. Gramy tym samym składem co ostatnio, tylko że w innym ustawieniu dzisiaj zagram sobie 4-1-4-5-1. Tutaj może jeszcze szybkie zmiany zrobimy. Puścimy Frankowskiego, Zabrozia, Grosicki, Mackiewicz, Lewczuka wywalimy. I damy może Furmanka. A, szukamy przeciwnika. I zaczynamy. Oby to trwało znacznie szybciej niż ostatnio. No. Coś znowu długo. Może jakieś problemy znowu na łączach na internecie, bo u mnie to jest dosyć często. Ale mamy czas, spokojnie. Pogoda z oknem jest deszczowa, więc jest czas na granie. Po tym meczu może jeszcze raz gram jeden, może go wrócę. O, jest już jakiś tutaj Croydon City. No, zagramy podstawowym pomarańczowym swoim. No, gotowy. 1-4-5-1. Tutaj ustawienie. Jakim tu ma zgranie? 55%, ocena 71. Widzę, ma 4 brązowe karty jeszcze. A, taki nawet do ogrania. Ale nie mówmy hop, zanim nie podskoczymy. Bo wiadomo, jak to się może skończyć. Poprzednio zdobyli jeden punkt, więc dzisiaj będą chcieli zawalczyć o słaby jeden punkt. Ledwo wydrapany, no i zaczynamy. Wiesz, od tyłu sobie rozpoczniemy, jak ostatnio. Zagrają w ustawieniu 4-3-3. Krychowiak, Benisz. No, to skrzydełko szybko puścimy Adriana. A nie, wrzuci mi tutaj lewą nogą i wybija mi tutaj. Ale jest Błaszczykowski. To środka do Gajosa, no, no niestety. I wychodzi mi tu z kontratakiem? Nie, no nie pozwolimy na to. Wróci mi tutaj Benisz, ładnie tutaj wrócił Rybusiek. Co on tak dzisiaj do tyłu gra? Odpłynie mi tutaj na lewym skrzydle. Adrian do Milika i jest pierwsza sytuacja. Milik, prawa noga, no broni mi tutaj ten bramkarz. A, pociągniemy tutaj jeszcze. No niepotrzebnie, to mogłem dośrodkować, ale znowu... Aj! Źle to zrobiłem. Tragicznie, przecież ujmując nawet. Rybus, co mi tu się na obronie Rybus gra? Rybus nie gra tutaj na lewej pomocy. Co on tutaj odwala? Ale jest Benisz. Krychowiak. A, hukniemy Krychowiakiem z daleka, no nie tak. Grzesiu, nie tak. Troszkę lepiej mogłeś to zrobić. No ale nie ma co narzekać. 10 minuta dopiero. Musi się chłop rozgrzać. W następnym meczu może zagramy sobie rezerwami, damy chłopakom odpocząć z pierwszego składu. No, i strata. Rybusik, wypuść Adriana mi tutaj pięknie. Na lewej stronie, no tutaj był faul. Milik, błąd, słupek! Jak to nie wpadło? No po prostu nie wierzę, jak to nie wpadło? No i gdzie tu był faul, człowieku? Widać, że nie jest jeszcze dobrze wprowadzony do gry. Będzie... Nie ma to tutaj się kłócić z komputerem, ale widzę, że sędzia jest... Nie, no. Myślałem, że będzie bardziej pobłażliwy, no ale widzę już od samego początku i błąd. Jak zwykle błąd, oczywiście. Jeżeli błędu nie będzie, to będzie po prostu święto. Milik, przejęcie. Za dużo sprintu. Nie, dobrze. Przejął mi tutaj. Szybszy jesteś. Szybszy, Arek, jesteś. Dokładnie. Słupek, no znowu, no zaczarowana bramka. Co się dzieje? Co się dzieje? Już 2-0 powinienem prowadzić tutaj. Niewykorzystane sytuacje zaraz będą się mścić mi tutaj. Już mi wychodzi tutaj w pole karne i broni tutaj Tytuś. Do Rybusika. Rybusik zagra do środeczka, do Krychowiaczka. Krychowiaczek jeszcze raz dorobnie. Do Milika, Rybus tutaj kiwa. Do
Arka, dokładniej, Rybus, dokładniej. On mi to zaraz wychodzi z kontrą przez głupie zagranie. No, już blisko pole karne. No, Olkowski tu. Nie. Szkoda słów. Szkoda słów. Co zrobił Olkowski teraz? Podanie na skrzydło. Adrian Mierzejewski. Adrian wypuszcza mi tu Arka, no troszkę za bardzo na skrzydle, Nie mam co zrobić. To chyba może być spalony. Tak, spalony. Lekki taki, lekki spalony. Wyłączamy powtórkę, bo szkoda czasu. No graj. Na aferę, nie? Jednak tutaj obroną zaczyna. Troszkę większy pressing i gościu wydra może się mieszać. Także troszkę tutaj podejdziemy, ale też trzeba obronić to. Dobrze, do Błaszczykowskiego. Błaszczykowski mi tutaj... A, wrzucaj to! Za bardzo do bramki chcę wejść. Mogłem to huknąć teraz. Niepotrzebnie to zrobiłem. No i głupia strata szukały, jak zwykle. Szukała. Jeszcze jeden mecz taki i no niestety ze składu wylecisz. Bo to już jest drugi mecz, gdzie popełniasz takie praktycznie tam, no, juniorskie błędy. Patrzę na sędziego, pokazuje grać dalej. Wypuść mi tu Błaszczykowskiego blisko. Milik, haj, broni to niczy kot na bramce. Ach, technologia go online. Nie było. Mierzejewski na Glika. Olkowski wrócił. Błaszczykowski do linii końcowej nie dojdzie. Błąd. 35 minuta, już szybko mecz trwa. Przeleciała ta pierwsza połowa. Ale druga połowa będzie należeć do mnie. Mam mocny skład, lepszy od niego, ale to też o niczym nie świadczy. No. Można grać z słabymi, a można wygrywać z lepszymi. Takie przypadki, że były w FIFA 15, gdzie się wygrywało z praktycznie... No i co tutaj teraz zrobili, to ja nie wiem. Zobaczmy to na powtórce. I głupia bramka. Po prostu... Śmiech na sali. No. Obrońcy spali jak zwykle. No, ale dopiero pierwsza bramka. Widzę tu takimi słabiakami grami. Tutaj kiwa, no nie wiem. No. Słabo. Jak zwykle słabo. Wrzuci mi tutaj. Ja nie lubię stałych fragmentów gry, bo tracę dużo bramek. No wybili to jakoś obrońcy, czy tamten. A nasza piłka. Paweł Olkowski. Pełoś Błaszczykowskiego tutaj po linii mi, człowieku. Błaszczykowski. No i tak właśnie jak mówiłem, niewykorzystane sytuacje się mszczą i tracę głupią bramkę, chociaż powinienem już prowadzić dwa. No i coś teraz zrobił Olkowski, po coś to wybił. Przejęcie panowie. Spalony. Gdzie to był spalony, to też taka troszkę sporna sytuacja. 45 minuta, 2 minuty doliczone. Nie mogę tego przegrać. Nie chce mi się grać 10 meczów w 10 lidze, przecież to jest po prostu śmieszne. No i do kogo? Do Rybusa. Puści mi Adriana, Adrian słaby. Adrian jest słaby jak woda. Nic. Pierwsza połowa, słaba połowa. Głupia strata. Głupia bramka. No nic. Brak słów, no niestety. Cóż, zaczynamy drugą połowę. Jakieś zmiany tutaj przeprowadzimy od razu, bo coś mi Mierzejewskiej się nie podoba dzisiaj. Wpuścimy może Grosickiego. Może coś tu troszkę rozrusza mi tą linię środkową. No dokładnie, tak jak powiedział pan Szpakowski, marny występ Adriana. Ale lubię grać jako gość, w tą stronę o wiele lepiej się gra. Więcej meczów o wiele wygrywałem w tą stronę, oczywiście trzeba się skupić teraz na obronie, bo już idzie z kontrą jakąś. Gościu nie ma w ogóle sił, już czerwoną kreseczkę ma, no ale
Ci ludzie od niego w ogóle prawie nie mają sił. Ale przeważają oczywiście. No i co teraz zrobił Tytoń? To jest po prostu śmiech na sali. Kolejne rozczarowanie. Mogą wspólnie konstruować ten atak. No strzela! Dojdź do niego szybciej. Co oni za błędy popełniają dzisiaj? Trochę mnie to denerwuje, ale nie będę tutaj klnąć, bo to nie o to chodzi. No, no mili, człowieku, szybciej! No i Tytoń, wybij to gdzieś tam... Dobrze, to było dobre teraz. Posunięcie. Milik do Gajosa. Gajos jest szybszy. Szybszy. Wzdłuż pola karnego. Grosicki. No co on zrobił? To jest... tragedia. Takie sytuacje trzeba wykorzystywać. Bo przez to się mecze przegrywa. Panowie, skupcie się trochę. Ależ walczą o piłkę. No. Wypuścimy tu... Nie. Areczek. Pięknie, do Gajosa, Gajos Błaszczykowskiego, dojdzie Kuba, nie doszedł. Gościu ma po prostu już zerowy pasek sił. A Błaszczykowski, no kiwa mnie, pięknie, tak jest. Szukała Krychowiak. Gdzie zagrałeś, baranie? Zawodnik nie może podnieść się z boiska, ma problem z mięśniem. Wypuść go szybciej. No i strata, głupio, znowu za późno. Tracimy kolejne szanse na strzelenie bramki. Wygrany ten pojedynek 1-1. No Olkowski, nogę dołóż, dołóż nogę, no i przegrał oczywiście. Troszkę na lewą pójdziemy. Do środeczka. Rozciągnięcie Milika do... Maciej Gajos. Dobrze, Gajos teraz, no wypuść mi tu do Milika, dobrze. Milik na lewo, no. Jakieś tutaj V, oczywiście arka Milika zapewne. Co tutaj? Czyżby goście uciekł? Dziwna sytuacja, zobaczymy. Oczekiwanie na przeciwnika, no zobaczymy. 25 sekund jeszcze. Chyba wyszedł z meczu, albo... Nie wiem, co się stało. Trzynaście. Nie, jednak nie. Jakieś problemy. Będziemy mieli zmiany, zawodnicy czekają już... Nie, to jednak zmiany zrobił. Już myślałem, że coś u mnie, ale to jednak u niego. Tragedia. Znowu przejęcie, znowu to był faul. Sędzia, zacznij coś gwizdać. No, ten Tytoń się niepewny. Co on teraz zrobił? No to jest po prostu tragedia. Tytoń, jeszcze jedna taka sytuacja i wypadł z tej bramki, bo już mnie zaczynasz wkurzać niemiłosiernie. Na sezonie jednego gracza czy takie popełnia błędy, że po prostu to szkoda słów. Grę wznowią rywale. Sędzia odgwizdał spalonego. No, dynamik spalony. Na aferę zagramy, może coś wykluje. Może coś się wykluje, nic się nie wykluje. 71 minuta, cholera jasna. Czyżbyśmy mieli znowu ledwo zremisować lub przegrać ten mecz? No nie możemy przegrać, no... Nie pozwolę na to, żeby przegrać ten mecz, trzeba się skupić teraz. Rozpoczną grę od rzutu z autu. Graj, panie, panie. Szybciej podejść do niego tutaj. Gajos, gdzie on tutaj powinien być już przy zawodniku? On mi tam biega gdzieś koło Krychowiaka. Na 20 mecz od bramki. Gościu gra spokojnie sobie klepką. Dobra wrzutka w pole karne, może być groźnie. No, wypiąstkował w pole. Piłka w siatce. I druga głupia bramka. No i niestety przegrywamy 2-0 i chyba ten mecz przegramy. Nie będzie 8 punktów. Ciężko, że będziemy walczyć o awans chyba do 9 ligi. Co oni tu zrobili znowu, no to jest po prostu koszmar. Chyba Tytoń szukała i Glik posiedzą sobie troszkę na ławce. Bo co grają w ostatnich meczach, to jest... A, szkoda słów.
Rozegranie przez Glika. No i Glik, no i co ty robisz, człowieku? Zaraz wyjdź z tego boiska, zejdziesz. Olkowski. Kolejny. Gwiazdor. Reprezentacji. Środeczkiem teraz. Milik szybszy. Milik szybszy. Wzdłuż pola karnego. Co oni tutaj robią w ogóle? Dośrodkowanie. I rzut rożny będzie. Może wykorzystamy rzut rożny. 82 minuta. A, Błaszczykowskim rozegramy tak na 3/4 tego. No nie, no tak się tego nie wykorzystuje. No nie strzela, rybus. Z takim słabym przeciwnikiem przegrać mecz. Minuta ciszy. Jeszcze szansa, 5 minut. Tylko 6 minut do końca. No, kiwa ładnie tutaj gościu bez praktycznie już powietrza w płucach. Szybciej tą piłeczką, szybciej panowie. Maciej Gajos. Gajos też już tutaj ledwo zipie mi. Może jeszcze dorzuć jakąś piłkę. No nie, no nie. Taką centrę to ty możesz w B-klasie, chłopie. Na kartofliskach. Zawodnik nie może podnieść się z boiska, ma. Widzę, same kontuzje ma. No i mamy podanie do bramkarza, ale też mamy gwizdy. No czy nie są tacy wolni dzisiaj, że to jest nieporozumienie? Grosicki. No teraz klepką grają od 90 minuty. Jeszcze kopnę, szczeli bramkę. No i nie strzeli. Tragedia. Koniec meczu, przegrany. Ale kiedyś to musiało nastąpić. Brak mi słów po prostu. Brak mi słów, no niestety mecz przegrany. 4 punkty dalej po 3 meczach. No i stało się, przegrali. Na pewno oczekiwali czegoś więcej. Pytanie, czy stać ich było na inny wynik? Było ich stać, oczywiście Milik nie wykorzystuje sytuacji. No to co ja tu mam? Jest pierwsza sytuacja Arka, który trafia w słupek. No nie. Nie, to jeszcze obronił, ale... Nie chcę się tego oglądać. Takie noty. Co taki mecz, to po prostu... Nie wiem, nie wiem. Dalej, dalej. Zobaczymy, czy jeszcze mam końcu. Może jakąś paczuszkę kupimy? Może coś się trafi ciekawego. Zobaczymy, czy 7500 braknie. No niestety, braknie w tym odcineczku. Ale w następnym jeszcze paczuszka pójdzie. Może lepszy w końcu mecz. Także dziękuję wszystkim za uwagę, za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie i do następnego. Cześć.